Cześć, witajcie w czwartym odcinku Posłuchaj o anarchizmie. Teraz, gdy poznaliście już podstawy teoretyczne, rozpoznajecie poszczególne nurty anarchistyczne i wiecie, jak ważny jest antykapitalizm, pozwólcie, że przejdziemy wreszcie do części praktycznej. Bo anarchizm to nie tylko kłótnie w internecie, ale też ciężka codzienna praca i zabawa. Na początku warto wspomnieć o najważniejszych rewolucjach anarchistycznych, które w historii niosą się echem po dziś dzień. Te, o których wspomnę, to oczywiście tylko garstka przykładów wśród ogromnego dorobku historycznego ruchu wolnościowego. Komuna paryska była pierwszym tak dużym buntem ruchu robotniczego. Została ustanowiona w 1871 roku, zaraz po zawieszeniu konfliktu zbrojnego pomiędzy Francją a Prusami. Prężnie rozwijające się ugrupowania lewicowe, zrzeszające wielu obywateli, namówiły żołnierzy do buntu przeciwko władzy państwowej i rozkazom generałów, aż w końcu za rewolucją społeczną opowiedziało się ponad 200 tysięcy osób. Właśnie między innymi anarchistyczni zwolennicy Bakunina i Proudhona, którym skutecznie udało się przekształcić władzę państwową w horyzontalną federację, przez kilka miesięcy istnienia komuny przyczynili się do wprowadzenia pełnego równouprawnienia kobiet, zmienienia prywatnych zakładów pracy w kolektywnie zarządzane spółki oraz do wyrwania szkolnictwa spod władzy kościoła. Wielu historyków jest przekonanych, że doszłoby do całkowitego i ostatecznego obalenia rządu, gdyby komunardzi wcześniej zorientowali się, jak liczebną są grupą i zdecydowali się ruszyć na Wersal. Niestety, w trakcie ich zwłoki generał Thiers zdążył powołać do gwardii oddziały nieświadomych rewolucji chłopów i stłumić socjalistyczny zryw. Mimo upadku komuny, wydarzenia z 1871 roku pokazały, że oparcie się władzy państwowej i budowanie wolnościowego społeczeństwa jest możliwe, a jej przykład przyświecał wielu późniejszym rewolucjom. W 1918 roku, w trakcie rosyjskiej wojny domowej, po wkroczeniu wojsk niemieckich na teren Ukraińskiej Republiki Ludowej, anarchokomunista Nestor Makhno zorganizował prężnie działającą partyzantkę, która planowała sama przejąć teren, na który wkraczały wrogie wojska. Do Czarnej Armii Wolnego Terytorium Ukrainy należało w porywach nawet do 110 tysięcy chłopów. Na tym terenie stworzono świetnie rozwinięte komuny anarchokomunistyczne, które w 1919 roku wydawały nawet własną gazetę, zorganizowały szkolnictwo oraz zapewniały żywność, dbając o uprawę rolną. Na przełomie 1919 i 20 roku władze bolszewickie postanowiły rozprawić się z anarchistami i wielu z nich wylądowało w więzieniach lub dołach z wapnem. Stopniowo władze radzieckie coraz bardziej brutalnie pacyfikowały machnowszczyznę, aż w końcu w 1922 roku nie pozostała już ani jedna grupa partyzancka. Kolejnym ciekawym rozdziałem w dziejach anarchistycznych rewolucji było Ludowe Porozumienie Koreańskie Shinmin, utworzone w 1929 roku na Półwyspie Koreańskim przez Mandżurską Koreańską Federację Anarchistyczną oraz Koreańską Federację Anarchokomunistów. Niestety, ze względu na niewielką ilość zachowanych źródeł nie mogę powiedzieć o niej zbyt wiele. Wiadomo jedynie, że było to autonomiczne, zarządzane federacyjnie terytorium, w którym zaczęto wprowadzać jakąś formę wolnościowego komunizmu. Rewolucjoniści zostali jednak zmuszeni do walki na dwa fronty. Z jednej strony atakowali ich Sowieci, z drugiej Imperium Japońskie. Wolny Shinmin został całkowicie spacyfikowany około 1932 roku. Niezaprzeczalnie najsłynniejszą rewolucją anarchistyczną były wydarzenia, które rozegrały się w Hiszpanii po 1936 roku. Powstanie zapoczątkował na terenie Katalonii anarchosyndykalistyczny związek CNTFI, który od prawie 100 lat prowadził w tym regionie anarchistyczną agitację, zrzeszając chłopów i robotników w związki zawodowe, wprowadzając samodzielnie pierwsze, darmowe, wolnościowe szkoły i propagując ideologię anarchizmu wśród lokalnej społeczności. W momencie wybuchu wojny domowej anarchiści stworzyli własne oddziały zbrojne, które w lipcu 1936 roku zdobyły zajęte przez faszystów koszary w Barcelonie i rozpoczęły proces kolektywizacji na ogromną skalę. Szacuje się, że w rewolucji brało udział ponad 8 milionów ludzi na obszarze Katalonii, Aragonii, Andaluzji i Walencji. W ręce pracowników trafiła większość zakładów pracy, którymi zarządzano w sposób horyzontalny i demokratyczny. Wprowadzono też darmową komunikację miejską i szkoły oraz powszechną służbę zdrowia.
Drogie hotele zamieniono na bezgotówkowe restauracje, a wille bogaczy na szkoły i mieszkania dla ludzi pracy. Kobiety po raz pierwszy w historii Hiszpanii miały takie same prawa jak mężczyźni i brały aktywny udział zarówno w organizacji rewolucji, jak i w walkach zbrojnych. Po obaleniu kapitalistycznej własności prywatnej efektywność produkcji przemysłowej wzrosła o ponad 25%. Na wsiach powstały kolektywnie zarządzane gospodarstwa, które karmiły wyzwolony lud. Część społeczności zorganizowała się według idei mutualizmu, emitując własne waluty i wprowadzając niekapitalistyczny rynek wymiany. Inne wprowadziły pełną redystrybucję w ramach ideologii anarchokomunizmu. Niestety, wolność nie trwała wiecznie. Państwowi komuniści z Komunistycznej Partii Hiszpanii nie chcieli słyszeć o udanej socjalistycznej rewolucji, która nie byłaby całkowicie podporządkowana Moskwie. Staliniści rozpoczęli kampanię represji, aresztowań, zabójstw i sabotaży przemysłowych. W końcu zdecydowali się zdławić rewolucję siłą. Anarchistyczne milicje wspólnie z marksistowską POUM, która pomagała przy rewolucji, musiały zatem walczyć na dwa fronty. Z faszystami generała Franco oraz ze zdominowanym przez stalinistów rządem Republiki Hiszpańskiej. Mimo oddolnie zbudowanej potęgi militarnej nie miały szans na wygraną. Rewolucja została całkowicie spacyfikowana w ciągu 2 lat od jej rozpoczęcia. Obecnie również istnieją obszary wyjęte spod kontroli władzy państwowej. Świetnym przykładem jest dzielnica Aten, Egzarchia. Jest ona obecnie znana jako miejsce zupełnie niedostępne dla aparatu władzy. Wszystko zaczęło się od tragicznego wydarzenia, które rozegrało się w samym sercu tej dzielnicy. 6 grudnia 2008 roku drobna potyczka słowna grupy nastolatków z policją eskalowała w dramat. Dwóch funkcjonariuszy po otrzymaniu rozkazu wycofania się zignorowało polecenie i podążyło za młodzieżą, w końcu śmiertelnie postrzeliwując 15-letniego Aleksandrosa Grigoropulosa. Tak odrażająca brutalność policji wywołała zamieszki w całej Grecji. Anarchiści, zbierając się regularnie w miejscu tragicznego wydarzenia, przejęli w końcu całą dzielnicę. Już od prawie 10 lat jest to obszar pełen klubów, kawiarni, wydarzeń kulturalnych i zeskłodowanych budynków, całkowicie pozbawiony nadzoru policji. Gdy jakikolwiek funkcjonariusz próbuje przekroczyć granic Egzarchii, jest niej natychmiastowo przymusowo wydalany. To samo tyczy się dealerów narkotykowych i gangsterów, do których anarchiści regularnie strzelają z broni palnej. Kolejnym przykładem jest obszar 34 hektarów w centrum Kopenhagi, zwany Wolnym Miastem Christiania. Powstało ono na początku lat 70., gdy grupa ludzi zdecydowała się wkroczyć na były teren wojskowy, wciąż pilnowany przez strażników. Udało im się zeskłotować wiele budynków, dając dach nad głową setkom ludzi podczas trwającego wówczas kryzysu mieszkaniowego. Christiani zaczęli masowo osiedlać się hipisi, anarchiści i inne grupy popierające oddolną organizację. Już od ponad 40 lat ta autonomiczna przestrzeń sama reguluje wszystkie przypadki nadużyć. Przestępstwa praktycznie tam nie występują. Osoby zażywające niebezpieczne narkotyki zostały stamtąd wyproszone już pod koniec lat 70., a wszelkie próby interwencji rządu w nielegalną sprzedaż marihuany i pobierania czynszu za okupowane budynki w większości przypadków spędzają na niczym. Do Christiani tłumnie przybywają turyści. Nie tylko po to, aby kupić tanią trawę, ale też, żeby zobaczyć na własne oczy, że społeczność wyzwolona spod wszelkiej władzy jest osiągalna. W meksykańskim stanie Chiapas istnieje od 1994 roku wolne terytorium pod kontrolą EZLN, czyli Zapatystycznej Armii Wyzwolenia Narodowego. Zapatyzm jest połączeniem ideałów anarchistycznych, socjalistycznych i radykalnej demokracji. Choć zapatyści sami nie określają się jako wyznawcy jakiejkolwiek tradycyjnej ideologii politycznej, utrzymując, że są po prostu spadkobiercami Majów, ze względu na niehierarchiczną strukturę i antykapitalizm najbliżej jest im właśnie do anarchizmu. Zapatystyczne kolektywy produkcyjne znane są z wyśmienitej ekologicznej kawy. Jeżeli chcecie wesprzeć rewolucyjny Chiapas, możecie ją kupić w Polsce poprzez warszawski kolektyw Fuegro. Właśnie w tej chwili, w cieniu krwawej walki z faszystami z państwa islamskiego, rozpoczyna się nowa rewolucja wolnościowa. Kurdyjki i Kurdowie, zrzeszeni w milicje YPJ i YPG, wyzwolili potężny obszar znajdujący się na granicy objętej wojną domową Syrii i Turcji i tworzą tam wolne terytorium, zwane Rożawą. Kieruje nim ideologia demokratycznego konfederalizmu,
opracowana przez amerykańskiego anarchistę Murraya Bookchina. Rożawa zarządzana jest poprzez oddolne, sfederalizowane komuny wiejskie. Dzięki rewolucji po raz pierwszy w historii tych rejonów udało się wyzwolić kobiety spod patriarchalnych ról społecznych, a kapitalizm zastępuje się systemem wolnorynkowego socjalizmu. Oczywiście rewolucja zaczęła się niedawno, więc na całkowite obalenie własności prywatnej przyjdzie nam jeszcze poczekać. Ciężko też nie zauważyć podobieństw do innych dawnych rewolucji anarchistycznych. Oddziały YPJ i YPG muszą walczyć na dwa lub nawet trzy fronty. Są pod ciągłym ostrzałem terrorystów z Daesh oraz faszystowskich rządów Turcji i Syrii. Jednak bronią się dzielnie i do Rożawy zjeżdżają się anarchistyczni i socjalistyczni ochotnicy z całego świata, w tym Polski, aby wesprzeć rewolucję. Anarchiści angażują się nie tylko w wielkie rewolucje społeczne, ale też przede wszystkim działania lokalne. Jedną z form aktywizmu jest zakładanie skłotów. I nie, nie są to meliny pełne kryminalistów uzależnionych od narkotyków, żyjących z napadania na przechodniów, jak głosi prawicowa propaganda. W Polsce skłoty to po prostu nieużywane budynki, które po przejęciu przez anarchistów zmieniają się w zwyczajnie zagospodarowane mieszkania i przestrzenie kulturalno-edukacyjne. Anarchiści nakładem ciężkiej pracy i finansów doprowadzają opuszczony budynek do stanu używalności. Stawiają okna, drzwi, instalują prąd i wodę, umeblują pokoje i wytaczają przestrzeń na wydarzenia, takie jak koncerty, wykłady lub zabawy. Zajmowanie pustostanów jest przede wszystkim kontrą wobec nieludzkiej polityki mieszkaniowej, która zmusza ludzi do zadłużenia się na dziesiątki lat, aby mogli zapewnić sobie dach nad głową oraz pozwala na wyrzucanie lokatorów na bruk. Na większości skłodów znajdują się biblioteki, warsztaty rowerowe, salki graficzne i kuchnie, w których jedzenie jest wspólne, a nawet wolnościowe kawiarnie otwarte dla gości z zewnątrz, tak jak to jest w przypadku Cafe Kryzys na warszawskim skłocie Syrena. Przestrzeń zajętych budynków zarządzana jest kolektywnie. Obecnie w samej Polsce znajduje się około 20 skłotów dających dach nad głową setkom osób. Tak duże zaangażowanie w sytuację mieszkaniową prowadzi oczywiście do innych form pomocy lokatorom. Rocznie tysiące osób traci dom przez ciągłe podnoszenie czynszów, czyścicieli kamienic, a także przez beznadziejną sytuację socjalną, przez którą osoby niezdolne do pracy zostają wyrzucone na bruk z powodu zalegających opłat. Z inicjatywy anarchistu powstało wiele stowarzyszeń lokatorskich, które udzielają bezpłatnej pomocy prawnej, blokują eksmisje i czynnie angażują się w zmianę miejskiej polityki mieszkaniowej. Kolejną formą lokalnej pomocy jest organizowanie wydarzeń pod szyldem Food Not Bombs. Jedzenie zamiast bomb działa w większości miast na terenie Polski już od ponad 20 lat i ma zwracać uwagę na codzienny problem w zdobyciu pożywienia osób, które państwo skrupulatnie ignoruje, przeznaczając miliony na wojsko i inne siły pseudoporządkowe. Są to kolektywy o charakterze bezprzemocowym, sprzeciwiające się militaryzacji kraju kosztem ich obywateli. Grupy Food Not Bombs odbierają ze sklepów jedzenie z kończącą się datą ważności i przygotowują z nich wegańskie posiłki. Rozdają je potem w centrach miast, dając wielu ubogim osobom okazję do często jedynego w ciągu dnia ciepłego posiłku. Anarchizm jako ruch pracowniczy i antykapitalistyczny ma także ogromne osiągnięcia w organizacji związków zawodowych. Anarchosyndykalizm, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, ma się w Polsce świetnie, a anarchistyczne związki zawodowe od lat odnoszą sukcesy w walce o prawa pracownicze. Słynnymi strajkami prowadzonymi przez anarchosyndykalistów był strajk w szpitalu w Bełchatowie, w restauracji Krowa Żywa w Warszawie, w firmie Amazon oraz trwający w czasie nagrywania tego filmiku ogólnopolski strajk pracowników Poczty Polskiej. Anarchosyndykalistyczne związki są dużo skuteczniejsze od tradycyjnych, gdyż są bezkompromisowe, nie boją się organizować nielegalnych strajków oraz w przeciwieństwie do wielkich centrali związkowych, takich jak np. Solidarność, nigdy nie godzą się na niekorzystne dla pracowników układy z kapitalistami. Anarchiści w Polsce organizują też dziesiątki demonstracji, pikiet i akcji edukacyjnych. Współorganizowaliśmy protesty przeciwko NATO, samowolce myśliwych, ustawom CETA i TTIP, czarne protesty, pochody pierwszomajowe oraz wiele, wiele innych. Co dwa lata Federacja Anarchistyczna organizuje Ogólnopolski Kongres Anarchistyczny Kongresono, na którym w tym roku wykładałem też i ja. Jak widzicie, anarchizm to nie tylko grube książki i smętne teoretyzowanie. Jest to ruch, który ma barwną przeszłość i jeszcze barwniejszą przyszłość. Każdy z Was może przyłączyć się do którejś z dziesiątek form działania w ramach ruchu i razem z nami zmienić świat na lepsze. Anarchizm po prostu działa. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.